Sześć nierozłącznych kupi, jak trzy nierozłączne paski na dresie. Space on, mięśnie. Wojtas, prawo jazdy and polonez. Falo, mózg. Ręce do góry! Tylko powoli. Jeden fałszywy ruch i... No właśnie, i co? Nie wiem, może ten... Dobra, czy już wiem. Jeden fałszywy ruch i pożałujesz. A teraz wyjmij portfel. Czym? Dupą? No tak. To jedną możesz opuścić. Wyjmij portfel i wyciągnij dowód osobisty. Ha, ha, kurczę! Jesteś zatrzymany za palenie tytoniu w miejscu publicznym! Jakie palenie? Znaczy, jakie publiczne? Sam na przystanku nikomu nie dymię. Sławomirku Śmierczyk. A panowie to ze Straży Miejskiej? No z Miejskiej to jeszcze nie. Na razie z Obywatelskiej, ale a propos Straży Miejskiej, to już dzwonimy. Jak nie jesteście ze Straży Miejskiej, to nie macie prawa mnie zatrzymywać. Każdy, kto jest świadkiem przestępstwa, ma prawo zatrzymać sprawcę. Tak zwane zatrzymanie obywatelskie. Halo, Straż Miejska? Kręcą mnie tacy przypakowani kolesi, jak ty wiesz? Nie wiem, patrz, Sandra. Dobrze mówię, Sandra, tak? No. Jakbym chciał, to bym jedną ręką zgniótł ten kufel. O kurwa. Weź przestań, bo już mam mokro. Albo wiesz co, chuj, zgnieć go. Nie no, jak zgnieć? Tak mówiłem teoretycznie, nie? 12 blach kary jest za zbicie kufla. A co, nie masz tyle? Ja, nie no, mam, ale mi szkoda, nie? No ta, pewnie i tak byś nie zniósł, tylko taką bajerę mi wstawiasz. Nie no, kurwa, nie obrażaj mnie. Dobra, czekaj, tylko od ziomka po hajs skoczę. Bo nie to, że nie mam, tylko akurat nie wziąłem. Zaczekasz? Jeszcze kasy nie ma, spadaj. No i zajebiście, i 12 zeta zarobione. No i jak? Piwel kolane. Co? A laska? No udało się, poszła sobie. Ja pierdolę, zamiast wyrwać świnię, to wziął i ją spławił. O, bo ja myślałem, że chcesz tu usiąść, tak machałeś ręcami z daleka. Co za baran, dawałem ci znaki, żebyś się pospieszył, bo zabierałaś się do niej jak pies do jeża. Ale durne przysłowie, co ma policja do jeża? Elo mordy, słyszeliście nowinę? Elo mordo, nie słyszeliśmy. Kojarzycie tego ziomka z Społecznika, co kiedyś montował tablicki nie deptać trawników? No tak się rozpędził. Że i boisko znakował, a później wzywał pały, jak ktoś haratał w gałę. Ten sam to teraz się dogadał z Rudym i założyli razem Straż Obywatelską. Czyli robią to samo, co Rudy do tej pory, tylko we dwóch, non-stop, i do tego noszą takie pedalskie mundurki, moro, jak leśnicy. Jebaniotcy. Nie chciałbym być na ich miejscu, jak trafią na nas. O kurwa. No i trafili. Podkablowali mnie. Nie no, zabiję. Czekaj. No co? Czy Straży Miejskiej chcesz ich lać? No a co? Mało ci mandatu za parkowanie? Nie no, dobra. To poczekam, aż odjadą, a wtedy... Pierdol. Nie, przecież oni tylko na to czekają. Teraz Rudy ma świadka i łatwiej mu będzie założyć sprawę o pobicie. To tak to sobie wykombinowali. To co robimy? Może poczekamy, aż się rozdzielą i wtedy dwa w pierdole pojedyncze. Mam lepszy pomysł. Poszerszenia wrócimy później. Na warsztacie mamy takiego diaksa na baterię, to ci tą blokadę zdejmę w 10 sekund. No dobra, ale co z Rudym i tym drugim lamusem? Słyszeliście, że Kołacina wyszedł z pierdla? No, kurna, na samą myśl o nim jestem troszeczkę wysrany. Idziemy do niego. Co? Kurna, Walu, życie ci niemiłe? Nie mi, tylko Rudemu i temu drugiemu kondonowi. Za mną! Masz papierosy? Nie. Nie wziąłeś? Nie, zostały. Chociaż no mam, ale... Co? No mam, ale będziesz ten? Tak. Słuchaj, my też jesteśmy ludźmi. Możemy zapalić. Kiedy go wypuścili? Dzisiaj rano. To pewnie go nie ma, wracajmy. Ta, światło się pali. A co, to Kołacina musi być w domu i trzymać żarówkę, żeby się paliło, ta? Zostawił zapalone. Gdzie kurna by siedział w domu po 5 latach w pierdlu? Pewnie gdzieś melanżuje. Dobra, spadamy. Kurwa, to tobie założyli blokadę. Chcesz Rudemu i temu drugiemu kutasiarzowi narobić bardachy, czy nie? No chcę. No to jeden z nas musi wyciągnąć w plener Kołacinę. Obstawiam, że nie ma chętnych, rzucimy monetą. O, jak wypadnie orzeł, idzie Wojtas. Jak reszka, Spejson. A jak spadnie na kant, to idę ja. No zaraz, czekaj, jak na kant? To niesprawiedliwe. A masz monetę, co ma 3 strony, cwaniaku? No nie. No, to rzucam, uwaga.
kurwa, ja pierdolę i złotówa psu w dupę. Czyli idziemy wszyscy. Ale ten... Walu, los tak chciał. I co? Nie ma go w domu? To kto tak jęczy? No raczej nie kołacina. Chyba jakaś laska. Dziwne nie jest. Po 5 latach jechania na ręcznym każdy by chciał zamoczyć pęto. Jakiś taki znajomy ten głos. O, ucichło. Pukamy? A tak w ogóle to za co on kiblował? No, w sumie nic takiego strasznego. Postrzelił listonosza. Za to, że ten zapukał do niego. O kurwa. Co jest, kurwa? Servus kołacina. Fajnie, że wyszłeś, nie? No. No, i tak oficjalnie chcieliśmy cię przywitać na rejonie. I z tej okazji może zrobimy flaszkę w plenerze? No, w sumie mogę, bo już mam dosyć zamkniętych pomieszczeń. A i pukanie na razie starczy. Się obruchałem za 100 na następne 5 lat. Dobra, ma, starczy tego romantiko. Spierdalasz. Idę chlać. O kurna. Co ty tutaj robisz? No, to ci się Wojta z siorka trafiła! No to ten. I w tak uroczystym momencie proponuję zwnieść toast za tego tu obecnego kołacinę, co kiblował 5 lat za niewinność, a policji i straży miejskiej tradycyjny HWDP! Dobra, nie pierdol tyle, bo zwietrzeje. No to grzejemy. Proszę, proszę, proszę. Co? Cztery pieczenie na jednym ogniu. Co my tu mamy? Bastian, co ty ślepy jesteś? Przecież od razu widać, że piją alkohol w miejscu publicznym. Wiem, przecież tak mówię, żeby gadka była bardziej dramatyczna. Macie prawo nic nie mówić. Wszystko, co od tej pory powiecie, będzie użyte przeciwko wam. Marcin, dzwoń po policję. Więźniu, nauczyłem się jednej rzeczy. Pewnie, że frajer nie może rozkazywać gitowi. Nie wiem, akurat byłem frajerem, ale nauczyłem się robić pompki na jednej ręce. Na prawej zrobię 5. To 5 rzeczy. No da. To wystarczy, żebym was lamusy rozkurwił jedną ręką. Marcin, no co jest z tobą? Dzwoń na tą policję. Basta, podtrzymaj. O kurczę. Znaczy, że i ja w pierdziel dostanę? Nie inaczej, koleżko. Kurwa, udało się, Walu, jesteś geniuszem. Ale mi się agresor przez nich załączył. Dawaj to. Kurwa. Dobra, teraz wiem. Wyskakiwać z komórek szlugów i hajsa, któremuś coś tam jeszcze zostało. No to kurwa się odegraliśmy.